Dzień dobry. Znajdujemy się przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie. Jest to budynek pod zegarem, w którym uczą się uczniowie klas 1-4. Do dyspozycji mają plac zabaw, boisko szkolne i wiele innych ciekawych pomieszczeń. Wchodząc do budynku, uczniowie przechodzą przez śluzę, w której dezynfekują ręce dla zachowania reżimu sanitarnego. Na parterze naszego budynku mieszczą się szatnie dla uczniów klas 1-4, dwie sale gimnastyczne dla uczniów klas 1-3, w których odbywają się WF-y. Pani Ania Malinowska uczy w naszej szkole języka angielskiego w klasach 1-4. Zapraszam na zajęcia. Ok, so let's start our lesson. Stand up, everyone. W przyszłym roku szkolnym w klasie pierwszej będą prowadzone dodatkowe zajęcia języka angielskiego. Będą one oparte na innowacyjnym programie bazującym na podstawie programowej. Na realizację programu zostanie przeznaczona 1 godzina lekcyjna w tygodniu i będzie ona kontynuowana aż do klasy 8. Głównym założeniem programu jest stworzenie uczniom warunków do swobodnej konwersacji. Aby to osiągnąć, będę korzystać z wielu metod aktywizujących i komunikacyjnych oraz z elementów pedagogiki Marii Montessori. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, jesteśmy w klasie pierwszej A. Wychowawczyni pani Olga Wrzątka. Klasy pierwsze zawsze zaczynają zajęcia o godzinie 8 rano. Nasza szkoła jest placówką zadbaną, kameralną, bezpieczną i kolorową. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Ze względu na niewielką ilość uruchamianych oddziałów, każde dziecko jest nam dobrze znane. Nikt nie jest u nas anonimowy. Dzięki temu świetnie znamy potrzeby i możliwości naszych uczniów. Jesteśmy w klasie trzeciej C, wychowawczyni pani Iwona Stradał. W przyszłym roku wychowawczyni klasy pierwszej. Wychowawczyni klasy trzeciej A, w przyszłym roku wychowawczyni klasy pierwszej. Od nowego roku 2021-2022 w naszej szkole będą prowadzone zajęcia mażoretek przez panią Monikę Zimnicką w klasach 1-3. Nazywam się Beata Żygadło. Zapraszam na lekcje. Dzieci uczestniczą właśnie w warsztatach plastycznych zatytułowanych Karnawałowe Fantazje. Począwszy od roku 2021-2022, priorytetem naszej szkoły będzie uruchomienie jednej klasy z dodatkową godziną języka angielskiego, a drugiej klasy z dodatkową godziną zajęć matematyczno-przyrodniczo-chemicznych, realizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych według opracowanych programów innowacyjnych od klasy pierwszej do klasy ósmej. Pierwszej B, wychowawczyni pani Ewa Święcka, prowadzi zajęcia plastyczne z dziećmi. Pani Ewa jest również nauczycielem plastyki w klasach 4-8. Na pierwszym piętrze mieszczą się klasy, w których uczą się uczniowie klas drugich oraz czwartych. Sale lekcyjne mamy wyposażone w telewizory multimedialne, tablice interaktywne, wizualizery, pomoce do programowania, roboty Scotty, Photon oraz wiele innych pomocy dydaktycznych. Siostra Karolina uczy dzieci religii w klasach 1-3. Pani Ela Klawoń, wychowawczyni świetlicy, prowadzi zajęcia z dziećmi. Posłuchajcie, dzisiejsze zajęcia będą poświęcone... Czas wolny dzieci spędzają w kolorowej świetlicy szkolnej, gdzie można po lekcjach odrobić zadania domowe, zagrać w gry planszowe, gry zręcznościowe, tworzyć budowle z klocków Lego, bawić się w kąciku lalek. Pan Jacek Strociak, nauczyciel muzyki w klasach 4-7. Lecz i śnieg z dziurawego.
Żeby urozmaicić czas w szkole, nauczyciele prowadzą wiele interesujących kół zainteresowań. W klasach 1-3 będą prowadzone SKS-y z piłki nożnej. O bezpieczeństwo naszych uczniów dbają również panie woźne. W czasie pandemii szczególnie dbają o zdrowie uczniów i pracowników, ozonując i dezynfekując wszystkie pomieszczenia w naszych budynkach. Dzięki utrzymywanemu przez nas wysokiemu reżimowi sanitarnemu nie odnotowaliśmy jak dotąd zachorowań wśród uczniów i pracowników naszej szkoły. Zapraszamy do szkoły przyjaznej dziecku bezpiecznej!